Dobry wieczór Państwu. Wszem i wobec witają dwie kopułki na koniec najważniejszego okresu Wielkiego Postu, jaki jest w naszym katolickim kraju. I dla mnie jako katolika jest on dalej ważną rzeczą. I zbliżamy się do najważniejszych świąt, które są na tyle przewrotne, że w swej radości są dużo bardziej zadumane i smutne przez okoliczności tych świąt niż święta Bożego Narodzenia. Ale nieważne jak, ważne, żebyśmy powiem, je spędzali. Dla protestantów niesłychanie Wielki Piątek jest istotny. Dla protestantów, do których się zaliczam, luteran. I to jest bardzo istotne święto, jedno z najważniejszych świąt w cyklu w kalendarzu kościelnym, zarówno jak i kalendarzu wiary. Dokładnie. I wszystkim tym, którzy są z tego pnia chrześcijańskiego, wszystkim tym odłamom chrześcijaństwa. Życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego, zdrowych, radosnych, pogodnych, wesołych świąt w takim obrządku i w taki sposób, jak wam to odpowiada, jak kultywujecie lub też jak wychowali was wasi rodzice i dziadkowie, tak jak jest w moim przypadku. Tak jest. Nagrywamy i życzymy to wszystkim tym, którzy mają służbę, żeby mieli tą służbę spokojną, bez żadnych imp i niespodziewanych wydarzeń. Dokładnie tak. A my tymczasem, szanowni Państwo, nagrywamy to w Wielką Sobotę. Tak jest. Ale materiał poleci w poniedziałek wielkanocny, jako taki fajny bonus na koniec tych świąt. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba i docenię. Miejmy nadzieję, że do tego czasu nie nastąpi nic strasznego, bo jak wiadomo, święta bywają spokojne, bywają mniej spokojne, ale myślę, sytuacja międzynarodowa wskazuje na pewien konstans. Czyli jednym z elementów tego stanu stałego jest to, że coś się może właśnie w święto wydarzyć. Bo Rosjanie, bywa. Jacy są, każdy wie. Już każdy wie. Bywa. Bywa. Ale cóż, jedziemy. Opowiemy o tym, co się dzieje z poborowymi. No więc poborowi. Teraz jest wiosenna fala poboru, a właściwie rozpoczyna się marcowo-kwietniowa. Ta marcowo-kwietniowa fala ma dostarczyć około 120 tysięcy poborowych. Takie są stwierdzenia bardzo ogólne. Być może tych poborowych będzie więcej. I cóż się stało? Genstab, sztab generalny, obiecał, że nie będzie wysyłał na front poborowych, którzy zostali powołani do wojska podczas wiosennej fali poboru. A informacje o tym... Zmuszę się. Trzymam dalej. A informacje o tym aż specjalnie musiał podać Interfax. No łaskawcy. Wszyscy poborowi będą służyć na terytorium Rosji, powiedział zastępca szefa Wydziału Mobilizacji Genstabu Władimir Cimlański. Dodał, że rekruci nie będą wysyłani na front ani do nowych obwodów Federacji Rosyjskiej, czyli do okupowanych terytoriów Donieckiego, Ługańskiego i Chersońskiego obwodu. Cimlański przypomniał, że podczas jesiennego poboru do wojska dostało się, akurat wysłano właściwie do wojska 130 tysięcy ludzi. Mniej więcej tyle samo, 120-130 ma trafić w czasie tego poboru. I tu ciekawe, że Duma Państwowa przyjęła od 24 lutego 2022 jednocześnie kilka ustaw zaostrzających warunki służby wojskowej w Rosji. Podniesiono górną granicę wieku poborowego z 27 do 30 lat. Zdolny limit poboru pozostał bez zmian 18 lat. Dziesięciokrotnie podwyższono kary za niestawienie się na wezwanie w urzędzie rejestracyjnym i wojenkomacie do wojska. Maksymalna kwota wzrosła z 3 do 30 tysięcy rubli. No 3 tysiące rubli to rzeczywiście było śmieszne. Jednocześnie Duma Państwowa wprowadziła kary dla osób prawnych. 500 tysięcy za brak pomocy wojenkomatom w poszukiwaniu poborowych. 400 tysięcy za niezłożenie wykazu obywateli do wojskowego urzędu, czyli do tego samego wojenkomatu w celu rejestracji. Zaraz, powiedz mi,
powiedz mi, że to nie jest prawda, bo przecież skala korupcji, jaka w tym momencie wybuchnie, jak ci ludzie z wojenkomatów zaczną do gołego golić te firmy za brak pomocy, bo brakiem pomocy może być to, że nie otworzą ci drzwi na czas. A to już jest jakiś czas. No i co się dziwisz, że w takim twerze, w czasie śledztwa, u szefa wojenkomatu, pułkownika zresztą, znaleziono 12 sztabek złota? O. Wrogowie. Pytanie, jak dużych? Wystarczająco dużych stwierdzono, że były to sztabki inwestycyjne. W Rosji sztabka inwestycyjna to jest termin, który sięga spokojnie do pół kilo. A to luz, bo te największe to ważą 12,5, ale takich tyle pół kilogramowych, no panie, koronkowa złota robota tam w tych wojenkomatach. Tak jest, ale nie powiedziano nic o skonfiskowanej walucie, natomiast stwierdzono, że ówże pułkownik był właścicielem, uwaga, 10 domów i mieszkań. Landlord. Pułkownik, 10 domów i mieszkań. Ja rozumiem, że pensje w porównaniu z ukraińskimi pensjami były tak 2 do 3 razy wyższe, ale siła nabywcza nie aż taka, żeby sobie tyle pokupować. No nie, no. To w Twerze. Klękajcie narody. I to w Twerze. Obrotny człowiek. Landlord. Landlord w stopniu pułkownika. No ale idąc dalej, rozeszła się plotka po grupach i forach, że wojenkomaty i rozgwardia dostały polecenie dostarczenia przynajmniej 50 tysięcy, a najlepiej jakby było 100 tysięcy ochotników spośród czornych. I to już się zaczęło. Rozgwardia i służba migracji ruszyły na łapanki wśród obcokrajowców. W Elektrostalu wygarnięto część pracowników magazynu Wildberries. Wildberries zostało bez magazynu i teraz są jaja, ponieważ wygarnięto im pracowników, to gdzie puścili ogłoszenia? W gazetach tadżyckich, turkmeńskich i kazachskich, że oni poszukują pracowników. No ciekaw jestem, ilu w tym momencie się skusi. Łapanki, ale takie czyste, takie jak zaobserwowano pewnie w Warszawie w latach 1940-1944, takie same łapanki na czornych są urządzane w Pitrze, Moskwie, Samarze, Twerze, Swierdłowsku, Tule, Omsku. Sprawdzane są wszystkie zezwolenia i dokumenty. Najmniejsza niejasność jest traktowana jak przestępstwo, a karą bynajmniej nie jest sąd, tylko wojenkomat. Zaczynają się też tego typu rzeczy. Tutaj sprawdzimy, co tam mówią dalej, tak? Zaczynają się też tego typu rzeczy jak żądania łapówek. Po prostu za to, że nie zostaną do tych wojenkomatów skierowani, przy czym to są spore łapówki wynoszące 50 tysięcy rubli. 100 tysięcy rubli to jest średnia pensja w tej chwili, taka średnia. Drobni przestępcy złapani przez milicję nawet nie trafiają przed sąd, tylko od razu do armii, chyba że taki przestępca może się wykupić. Milicja i wojenkomaty mówią złapanym, dajemy wam możliwość poprawy. Komentarze bardzo zgryźliwe, typu przestępczość spada, bo przestępcy są w wojsku. Dobrze, że ich na ukrów wysyłają, bo z takim wojskiem wytrzymać by nie można było. No i na ogół Rosjanie się cieszą, że powołuje się czornych i kryminałów, a nie porządnych ludzi. Jaki jest efekt powoływania czornych? Wyznawcy islamu z 31. Pułku 67. Dywizji zmechanizowanej mówią, że dochodzi do grożenia im rozstrzelaniem przez rosyjskich żołnierzy, jeżeli odmawiają wykonania przestępczych rozkazów, a tylko do takich są kierowani, ponieważ Rosjanie nie chcą ich wykonywać, typu pacyfikacje, typu ostrzeliwanie miejscowości z ludźmi, ostrzeliwanie cywilów. Na tej samej zasadzie mobiki ze 114 Brygady DNR odmówiły udziału w walce. Bo po pierwsze, zostali skierowani do walki razem z tymi samymi wyznawcami islamu, ale to im za bardzo nie przeszkadzało, dopóki się nie okazało, że są potraktowani tak samo. To znaczy, wy jesteście do czarnej roboty i macie zginąć za świętą Ruś i o ile to możliwe, jak najszybciej.
A ci, którzy się spóźnią z oddaniem życia na ołtarzu Radiny, to niech lepiej jeszcze zapłacą jakiś kałym za to, że pozwolą im dłużej żyć, albo za karę, że zużywają powietrze. Tak. Słuchaj, to najgorsze wzorce najgorszego upadkowego okresu caratów. No nie tylko, ja bym powiedział, że raczej tutaj mamy do czynienia z 42 rokiem i słynnym ukazem Stalina, ni szagu nazad. Ani kroku w tył. Tak, no nikt nie jest większym wrogiem Rosji niż sama Rosja i potrafi każdą ilość swoich mieszkańców zmielić. Dokładnie. A tu mamy tak na marginesie aferkę o Ałłę Pugaczową. O Ałłę Pugaczową, no która okazała się agentem zagranicznym, tak, właśnie wdrożono. I któż to powiadomił o tej sprawie? No sama lewa ręka ciemności, czyli sam przewodniczący Dumy Wołodin. Sam powiadomił skan pisma przedstawiając. Pieskow, zapytywany na konferencji, stwierdził, że no tak naprawdę to on nic o tym nie wie, ale śledztwo to się toczy, śledztwo to się toczy. Tak, Ała Pugaczowa odpowiedziała. Piękna. Tak, były dwie. Przedstaw pierwszą. Dwie. Tak, przedstaw pierwszą. Ona się domaga, żeby ją zaliczono. Przeżyłam Stalina, tak. Lenina, Stalina, Chruszczowa. Przeżyłam Stalina, Chruszczowa, Breżniewa, przeżyje i was, Wołodin i Putina też. Druga, tak. Natomiast nieco ją musiał ten Wołodin zdenerwować, bo na koniec po przedstawieniu tego skanu odpisała: pocałujcie mnie w dupę, Wołodin. Przy czym fani spoza Rosji sugerowali, żeby jednak on nie całował, bo ona może wrzodów na tym organie dostać. A jeszcze go trochę będzie potrzebować, żeby móc usiedzieć. A ile ona ma już wiosen, ta Ała Pugaczowa? 80? No Ała tak, no 70 kilka, do 80 się zbliża. Ale dla jak tych, widać, którzy nie znają jej osoby, powiedzmy, Ała Pugaczowa to była diwa nadworna ZSRR. Diwa tak. ZSRR, śpiewaczka i piosenkarka. Całkiem niezłym głosem. I żeby było ciekawiej, to ona ma potencjał w ilości sprzedanych płyt równy najlepszym zachodnim bandom. Mianowicie 250 milionów sprzedanych płyt. I nie tylko w Rosji, żeby było jasne. I nie tylko, w dawnym obozie. W dawnych demoludach, tak jest. Tak. Całkiem udatne płyty po angielsku też nagrywała i sprzedawały się całkiem dobrze. No, nawet może nie na Zachodzie, ale ciekawe, w Azji się sprzedawały dobrze. Natomiast tak jak mówię, od 2 lat od momentu najazdu, to znaczy już to nie jest tak, że jej się oczy otworzyły, jak Putin najechał. Ona już go krytykowała, aczkolwiek na koncert na Kremlu się zgodziła ze względu na fanów, ale szybko się okazało, że na płocie siedzieć nie można, bo sztachety wiadomo, gdzie się wbijają, więc przeszła do otwartej krytyki Putina, zabrała się razem z mężem, młodszym zresztą, stwierdziła, że mąż jest porządnym człowiekiem, skoro został uznany za agenta zagranicznego, to ona też prosi, żeby ją uznać, bo mąż jest w porządku i ona popiera męża w każdym calu, żeby każdy miał taką żonę, mój Boże. No to się skończyło tak, jak się skończyło. Skończyło się na pocałujcie mnie w dupę, Wołodin. To jest dla niego jeszcze i tak awans społeczny. Dokładnie. Natomiast wracając do naszych powoływanych do służby. Studenci i absolwenci sinologii, turkologii i ze znajomością języków azjatyckich. Rodziny się skarżą, że wielu podstępem lub szantażem skłania się do podpisania 5-letnich kontraktów. Emerytowani, rezerwa i urlopnicy na forach uspokajają. Źle nie będzie, potrzebni tłumacze, znający tamtejsze obyczaje, na linię nie pójdą, zwłaszcza, że bardzo ostatnio potrzebni są koreaniści. Są oczywiście pojedyncze głosy, że skoro na linii są najemnicy, to tam też potrzeba tłumaczy, ale, no tu jest taka ciekawostka przyrodnicza, że iberystów się w Rosji nie powołuje, bo dostateczna liczba naszych oficerów zna język hiszpański.
Zdaje się, że te kadry, co z Ortegą się zwąchiwały w Nikaragui albo co przesłużyły nie jeden sezon na Kubie, to właśnie się odzywają. Oni pewnie robią na lektorów, prawda? Za lektorów robią teraz. Tylko, że wiesz, żeby się nie okazało, że im się myli z Angolą, bo tam też ich troszkę było, ale w Angolii to był język portugalski. No ale tu wiesz, tutaj zasadniczo w tamtym regionie to jednakowoż Afryka to bardziej języki miejscowe w tej chwili. Bo języki kolonizatorów, no to z niewielkimi wyjątkami typu RPA. Ale tutaj chyba jeszcze jedna rzecz umknęła, bo ja tak nie bez powodu trzymałem długi czas te skrzyżowane paluszki a propos tych poborowych z wiosennego poboru, bo nie można ich wysłać poza Rosję, nawet nie będą w tych nowych obwodach. No chyba, że podpiszą kontrakt. Dokładnie. I dlatego się ich skłania do podpisania kontraktów. Oczywiście. Jak najbardziej. Dobry. A czym się skłania do podpisania kontraktów? Delegowaniem. Oni nie mogą być oficjalnie odkomenderowani, ale mogą być delegowani. A jako zginiesz jako delegowany, to nie masz z tego nic. A jak będziesz na kontrakcie, rodzina i nie będziesz ma. Delegowany. Rodzina no nie ma. Rodzina się nawet nie dowie. Dowie się, że zaginąłeś w czasie służby wojskowej i do końca życia się będzie drapać w głowę. Nawiałeś? Czy może jakiś wypadek był i gdzie cię w jakim rowie pochowali, ale ci nie powiedzą, że ten rów był na Ukrainie. Więc w sumie to nie zazdroszczę, że tak powiem, szerokości przestrzeni, w której mogą się ci rosyjscy poborowi teraz poruszać, bo to mają przerąbane. Jak w ruskim czołgu. Mają przerąbane, zdecydowanie. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o znających języki obce, to bardzo, ale to bardzo maleje zapotrzebowanie na anglistów i ci są powoływani jako zwykli żołnierze do niewielkich ilości. Ty sugerujesz w związku z tym, że tak bardzo nie ma na froncie angielskich, anglojęzycznych najemników, że aż nie trzeba słuchać, co się dzieje po radiu. O, ciekawe. Nie no, jak będą na froncie, to się dowiedzą, podsłuchają, nie? A to znaczy, że Polaków też nie potrzebują? Tych znających polski język? No a po co? A po co? Przecież mają takich, co tysiące zabili językiem rosyjskim, się potrafią porozumieć i nawet tutaj działają. Żeby ale tutaj działają. Żeby nie wymienić córki pewnego generała, który został prezydentem ze względu na porozumienia Okrągłego Stołu. No to trafiłeś teraz, biorąc pod uwagę, że teraz u niej pitoń miał być bodajże, czy już był? Nie tylko, nie tylko. Wcześniej był oczywiście Sykulenko. Tak. Brakuje mi tam jeszcze pana Siukowa. Na pewno. A Braun też chyba u niej był, już? Był. No jakże był inaczej. Wiesz co, jednego mi w tym wszystkim brakuje. Takie było silne, zwarte, dynamiczne środowisko X-Portalu. Bekier. Rękas, Agnieszka Piwar, same mocne nazwiska. I co? Zniknęli. Czyżby ich przeniesiono na inny odcinek? Nie daj Boże, rzucono na inny front? Czyżby wiedzieli, że Czesi zrobią mocną wrzutkę? Kto wie? Czyli to by znaczyło, że oni byli cenniejsi niż myślały nasze służby, skoro ich wyratowano. To jest jedno. Po drugie, oni siedzą cicho. Po trzecie, nic się nie mówi o Dawidzie Chudźcu, który odwiedza Polskę regularnie. Jakim cudem, tego nie wiadomo. Nie wiadomo, może teraz się skończy, bo może się skończy, może tajemnicza siła, która mu pozwalała promenować po Polsce, może straciła znaczenie. Oby. Natomiast jadąc dalej, jeszcze co na sam koniec odezwali się chwalcy władzy do tych zatroskanych rodzin i powiedzieli tak, nie twórzcie się, z takim frontowym doświadczeniem, z takim doświadczeniem w armii, wasi synowie, wasze córki znajdą od razu zatrudnienie w służbach.
Ty, ale słuchaj, to wcale nie jest takie śmieszne, bo my dzisiaj nagrywaliśmy z Pawłem. Znaczy tak, patrząc na dzień emisji jest poniedziałek. Nagrywaliśmy w sobotę z Pawłem Jeżowskim i wyszło nam, że skoro oni teraz kupują, biorą systemy inwigilacji, rozpoznawania twarzy i kontroli imigrantów. Tak, ale słuchaj, że biorą to, to będzie potrzebna do tego nowa rzesza ludzi, żeby zarządzać całą tą przestrzenią informacji. Tak. I no jak najbardziej Putin zaczął od czego po wygranych wyborach? Od spotkania z FSB i mówienia, że was trzeba więcej, was trzeba rozbudować, to, tamto. Nikt nie powiedział jednak, że to właśnie ta służba dostanie do tego dostęp, a patrząc, co się dzieje w tych wszystkich służbach w ostatnim czasie, to różne będą chciały dostać dostęp do tej bazy danych, bo Paweł się ze mną zgodził. Nie wierzę w to, że testując na takiej bazie paru milionów migrantów, których chcą mieć pod kontrolą, nie zrobią na tej bazie dosłownie tego samego względem całego społeczeństwa, żeby je znowu totalnie kontrolować, wykorzystując sprawdzone chińskie narzędzia. Nie udało się w Chinach, pamiętaj, że się nie udało w Chinach i dlatego Chińczycy to sprzedają, ale coś jest na rzeczy. Wiceprzewodniczący Dumy, kontrolowali. Wiceprzewodniczący Dumy Siergiej Niewierow oświadczył, że Rosja będzie monitorować cudzoziemców ze wszystkich krajów na swoim terytorium za pomocą tak zwanego profilu cyfrowego na podstawie technologii chińskiej, ideologii pewnie też, i każdy cyfrowy ślad bądź jego brak będzie kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne. Czyli tu tam się nam domyka. Czyli najpierw zaczynamy od cudzoziemców. A pamiętaj o tym, że w Chinach ten okres testowy dla 250 skończył się fatalną wpadką po tym, jak rozpowszechniono koszulkę pewnej damy z Akademii Sztuk Pięknych z Hongkongu, która wymyśliła wzór na t-shircie, który całkowicie ogłupiał kamery rozpoznawania, które przestały widzieć twarze. I widziały twarze sztuczne, widziały twarze cyfrowe. I to był wzór składający, o który nie można było absolutnie nikogo dupnąć i absolutnie zatrzymać, ponieważ on się składał ze specjalnie dobranej mieszaniny kolorów, takiego dziwnej mieszaniny abstrakcji z pop artem. I to wyglądało nieomalże jak wypowiedź artystyczna, a kamery od tego dostawały świra. I cały system od tego dostawał świra. No cóż, wcale mi ich nie żal. Mi też ich nie żal. To jak widać, wiesz, na totalną kontrolę bywa totalna odpowiedź i to mi się podoba. To jak mówisz, nie inaczej. Dokładnie. No ale jadąc dalej. Jadąc dalej, mamy taki bardzo ciekawy temat. Mianowicie, co się dzieje na specoperacji wojskowej. Mianowicie na specoperacji, a konkretnie Duma Państwowa ogłosiła, że rozważane jest takie coś, taki dezyderat idzie już, żeby Putin rozważył, Kreml rozważył, żeby wszelkie wysyłania poza niezbędnymi do Afryki były uznawane za służbę nagrodową po doskonałej postawie w czasie służby na wojnie, bo już mówią wojna, na froncie. Czyli służba nagrodowa w Afryce. A wiesz dlaczego? Dlatego, bo tam się da robić. Ujawniono, że rosyjski personel wojskowy wręcza łapówki za wysłanie do Syrii, a nie na Ukrainę. I to w miarę wzrostu ofiar specjalnej operacji wojskowej Syria jest znacznie bezpieczniejszą opcją dla służby wojskowej. WHK od OKP-u, ten kanał z Telegramu, który zresztą sprawdzam, trzej żołnierze zapłacili swojemu koledze po 100 tysięcy rubli, to jest mniej więcej 1100 dolarów, które miał przekazać znajomemu urzędnikowi rosyjskiego Genstabu w celu wpisania ich na listę podróż służbowa do Syrii. To jest nieprzypadkowo 100 tysięcy rubli, bo to jest standardowa łapówka od żołnierzy dla oficerów za pozwolenie na urlop.
Jest to równowartość miesięcznej pensji i to chyba taka dogodna kwota na łapówkę. I to jest, i to się nazywa Adin Block. Adin Block. I Adin Block to jest 100 tysięcy rubli i żeby ci, co nie wiedzą, nie wiedzieli, zwłaszcza ci z organów, to mówią, że ktoś tam komuś dał Adin Block. Ale to tak, wiesz, u nas bym blok powiedział jedną kanapkę, jedną pajdę. Jedną pajdę, no dokładnie, jedną pajdę. To razy po 1000 rubli, jedna pajdeczka prosto z banku. No właśnie, no właśnie. No i tutaj się okazało, że był problem z tym urzędnikiem, bo on się spietrał, umowa nie doszła do skutku, żaden z tej trójki do Syrii się nie udał, ale pieniądze zwrócono. Tylko, że niestety w drodze między jednym a drugim zostało to wszystko ujawnione. Prawdopodobnie ktoś ze strachu podkablował i wszyscy zostali osądzeni, skazani za usiłowanie przekupstwa, ukarani grzywną 250 tysięcy rubli i wysłani do grup szturmowych na Ukrainę. Ale uznano w uzasadnieniu wyroku, że Syria jest pożądana jako zagraniczna placówka służby Syria, zauważając, że oskarżeni byli świadomi pozytywnego wpływu tego rodzaju podróży służbowych na poziom zabezpieczenia materialnego i socjalnego żołnierza oraz jego rodziny. Ale nowomowa. To nowomowa, wiesz co ta nowomowa znaczy? Znaczy, wiemy, że kradniecie, że robicie lewe interesy, że to będziecie robić, że tak naprawdę po to ta służba jest. Ale pamiętajcie, że my o tym wiemy. Więc albo musicie płacić więcej, albo lepiej, albo dobierać mocniej się starać. Grzywna, wysokość grzywny wskazuje na to, że następne będą łapówki po 250 tysięcy lub tak w górę. Tak jest, za dwa i połowinku bloka. Ale to piękne, jak to się nazywa, ustalanie rynku w tym momencie. Tak jest, tak jest. A w tym momencie no poprzeczka, przyznasz Maćku, została dosyć wysoko ustawiona. Nie, no oczywiście. 2,5 kurwa pensji, dużo, dużo. Znaczy sytuacja, ale wiesz, jest, to jest płynna. Tak naprawdę, ale to jest jedna pensja, ciut więcej niż jedna pensja kontraktowca na wojnie. 250? 220 jest mniej więcej. 210. 210, 210 jest pensją kontraktowca. Plus. Natomiast ze wszystkimi dodatkami to dobija do 280 z frontowym, z całą resztą. Tak. Czyli jedna pensja, no. No. No, troszkę mniej niż jedna pensja kontraktowca. Z tym, że i tu ciekawa historia, kontraktowi ze znanej czwartej dywizji, bardzo znanej, twierdzą, że dostają samą goliznę bez dodatków. W związku z czym cała ich pensja to jest niecałe 200. Ty masz na myśli tą czwartą dywizję spod Moskwy? Tam na z pierwszej armii pancernej gwardii. Tak, tą czwartą dywizję. Panie, to jest elitarna dywizja. To jest elitarna dywizja i jeżeli oni dostają samo gołe, to jak okradana jest reszta. Mm-hmm. Ja myślę, że boją się tylko zabierać WDW, ale całą resztę to mają w głębokim poszanowaniu. Nie, boją się też zabierać artylerzystom. Dlaczego? Jurij Trofanow, artylerzysta, oraz jego działon zostali skazani na niesprawiedliwe kary, byli skazywani przez pułkownika Srebrniakowa na niesprawiedliwe kary, służbę poza kolejnością oraz kazano im ustawić baterię na terenie ostrzeliwanym przez wroga i odpowiedzieć ogniem kontrbateryjnym. Na skutek tego czterech żołnierzy zginęło. Co się w tym momencie, coś pękło w Trofanowie i po zluzowaniu na tyły ostrzelał kwaterę pułkownika Srebrniakowa
trzema pociskami kalibru 152 mm, na skutek czego zginął pułkownik Srebrniakow i jego adiutant oraz trzech innych oficerów. Zaraz. Chcesz powiedzieć, że tak się przyłożył do tego strzelania, że aż trafił tak precyzyjnie? Ło, panie. Tego bym się spodziewał. W związku z czym twierdzono, że on to przygotowywał od dawna, natomiast on twierdzi, że on niczego nie pamięta od momentu, jak zginęli jego żołnierze i tej wersji się będzie trzymał. Natomiast wojskowi psychiatrzy są mu przyjaźni i twierdzą, że rzeczywiście taki fakt mógł nastąpić, że rzeczywiście przez innych żołnierzy świętej pamięci, a raczej nie świętej pamięci, Srebrniakow był uważany za wyjątkowego chuja, no i w związku z tym przejdzie mu to prawdopodobnie ulgowo, to znaczy zostanie skierowany na leczenie psychiatryczne i zastanowią się, co z nim zrobić, ale prawdopodobnie na front nie wróci z tego względu, że jak napisał jeden z psychiatrów, tego typu napad ma skłonność do nawrotów. O, czyli osiągnie swój cel. Osiągnie swój cel. Siedzieć nie pójdzie, bo nie wiadomo, co to za człowiek. Powiem tak, władze wojskowe rosyjskie, władze rosyjskie wojskowe z tym, że notabene awansowanym na oficera, pod oficerem, mają pewien problem. One się drapią teraz w głowę, zastanawiają się, co z tym gościem zrobić. No i wyślą go do szkolenia, tylko będzie go pilnował politruk, żeby nie mówił nieprawomyślnych rzeczy, natomiast na pewno ma umiejętności, które są potrzebne, żeby przekazać. Natomiast powiem jedną rzecz. Facet jest level master w sztuce przetrwania. Tak. Jakim cudem on to zrobił? To, że trafił jeszcze na przyjaznych psychiatrów, no to jeszcze następna sprawa. Ale nawet pamiętając, że jest tu ruski, to nie sposób nie docenić tego, jak silna, że tak powiem, motywacja w sztuce przetrwania. I skala poświęceń też niebanalna. Ten się pułkownika Srebrniakowa poświęceń. Poświęcił go bez wahania. I takie poświęcenia my też akceptujemy. Tak jest. Musimy tutaj w tym momencie prosić niebiosa o więcej tryfadowów. O więcej takich sytuacji, kiedy rosyjska obrona przeciwlotnicza strzela do swoich samolotów. Też im to potrafi wychodzić. Tak jest. Nad Sewastopolem chociażby. Mimo że Władimir Władimirowicz twierdził, że jest to po prostu niemożliwe. Bo oni mają IFF, czyli identyfikacja. Taki guzik, jak się wciska, to obrona już nie zadziała. A tu patrz, nie imieje analoga w Mirie i sztuczna inteligencja stwierdziła, że ona wie lepiej. Nie, Maciek. No ale to zaraz, sztuczna inteligencja u ruskich to jest jeden trzeźwy wśród gromady pianych. Ja no myślę, nie zadziałało. Że była prostsza. Znacznie prostsza. Znając rosyjskie parnactwo, guzik się zaciął. To też możliwe. No. Natomiast... Ale ten jeden trzeźwy wśród gromady wypitych też jest możliwy. Mówisz o jednym trzeźwym w gromadzie wypitych. I tym samym przeskoczyłeś, słuchaj, bardzo płynnie do tematu odjazd. Odjazd rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Uwaga! Do tego fragmentu naszej rozmowy mamy nawet dokument. I dokument ten będzie po rosyjsku i przedstawimy go w linku do naszej dyskusji. Jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł przeczytać i ocenić prawdziwość naszych słów. Prosimy nie czytać w trakcie picia lub jedzenia, bo uszkodzenie monitora, jak w moim przypadku zaplucie herbatą, jest dosyć prawdopodobne. Może być kosztowne. A teraz dlaczego? Rosyjska cerkiew prawosławna na 25. zjeździe Ruska Womira wystartowała w kosmos. Dokumentem politycznym. Prawie każde zdanie
w tym dokumencie jest czystym złotem. Jak to, wiesz, oni nie używają określenia czyste złoto. Oni mają piękne określenie, każde zdanie jest rubinem szafirowym. No więc każde zdanie jest rubinem szafirowym, tak, tak, tak. Czerwienią zieleni, de facto. No tak, to raczej błękitu, czerwienią błękitu raczej. Każde zdanie rubinem szafirowym. Rubin jest czerwony, szafir jest zielony, a właściwie niebieski. Właściwie niebieski, no niebieski. Więc każde zdanie jest rubinem szafirowym. Jedziemy w takim razie. Rosja musi zwiększyć swoją populację do 600 milionów ludzi. Ma to być osiągnięte przez propagandę tradycyjnej wartości, kryminalizację aborcji i umorzenie kredytów hipotecznych dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci. Rosja musi powstrzymać nierosyjską imigrację z Azji Środkowej, natomiast powinna przyciągnąć miliony wysoko wykwalifikowanych kadr spośród rosyjskich emigrantów i tych z Zachodu, którzy podzielają tradycyjne wartości i pragną integracji. Rosja musi odejść od nowoczesnych miast, które są patologią, i zamiast tego budować indywidualne domy na gruntach na wsi. W takich domach powinno mieszkać 80% ludności Rosji. Naukę zachodnią, zwłaszcza nauki społeczne, należy poddać szczegółowej analizie i odrzucić na rzecz tradycyjnych rosyjskich wartości. Ukraina powinna zostać zaanektowana, a granice rosyjskiego świata mają się nie pokrywać z rzeczywistymi granicami Rosji, a sięgać o tyle, o ile jest to możliwe, jak najdalej w Europę i w Azję. Mogę teraz zacząć komentować? Dawaj. Prima. Jest w tym pewna szansa. Skoro oni wzywają tych najbardziej światłych, tych najbardziej do tradycji przywiązanych, to ja w tym momencie już oczami wyobraźni widzę kolejkę przed ambasadą rosyjską, tych wszystkich, których dzisiaj wymienialiśmy. Oni już powinni składać papiery, jechać, budować tam w głębi Rosji tą wielką Rosję. Naprawdę, tak, na czujcie wsi, się na wsi w głubince. Tak? 80% Rosjan ma w głubince mieszkać. Tak. Teraz tak, miasta rosyjskie nie są dobrą rzeczą, więc trzeba je przeczyścić, tak żeby te 80% ludności były w wioskach, ale w samodzielnych chałupach, tak? Więc powiem ci tak, zaczynam rozumieć, skąd taki nacisk w ciągu ostatnich kilku lat na to, żeby budować tak zwane osady rodowe. Generalnie jest to fajna idea, tylko najwięcej książek o tym napisali Rosjanie. No właśnie. I oni chcą to popularyzować i jest cały ruch zbudowany również w Polsce dookoła tego. Ja w pewnym momencie, ja to poznałem, w pewnym momencie nabrałem do tego sporej rezerwy, bo coś mi zaczęło tu kompletnie no i zgadza się, i dobrze ci zaczęło. I dobrze czułem w tym momencie ten swąd onuc się jednak unosił delikatnie w tym. Nie pozdrawiam tych, którzy dalej są w to zaangażowani. Ja tego dotknąłem, zobaczyłem, bo co do zasady nie jest to głupie. Pewne elementy tego również funkcjonują w krajach zachodnich. To jest trochę inaczej, to znaczy to zostało wykrzywione jako tak. Takie, widzisz, to jest tak, w ogóle cały ruch wziął się z tego, że gdzieś we Włoszech, a konkretnie na północy, było sporo biednych emerytów, niejednokrotnie nieznających się. I oni pewnego dnia, a było to po pandemii 2009 roku, pamiętasz grypę, która przeorała cały Zachód po raz pierwszy, doszli do wniosku, że cholera, no może tak zaczniemy współdziałać. I zaczęli organizować takie emeryckie komuny, najpierw na zaczątku rodowym, bo rodzina się znała, a potem rodzina z jedna z drugą rodziną razem, potem dopraszały znowu następnych emerytów. I tam było tak, na przykład Gianina doskonale gotuje, więc gotuje dla nas wszystkich. Eusebio robił świetne meble, wiesz, które sprzedawali, tak sobie żyli. Ktoś tam się zajmował garncarstwem i takie, wiesz, takie komuny włoskie emerytów, niestety w tej chwili bardzo, ale to bardzo wyniszczone przez COVID,
one tam sobie egzystowały i one całkiem nieźle żyły, no i ktoś doszedł do wniosku, do genialnego pomysłu, kurwa, jak to działa, to zróbmy osady rodowe. No i nie pykło, bo tu się okazało, że tu chodzi o to, żeby no to były te osady, co trzeba, nie? I tak jeszcze trzeba na nie znaleźć nieruchomości, tak, tym podobne. Ale 80% na wsi. A nie przypomina ci to czegoś? Miasta złe 80% na wsi? Niech pomyślę. Kambodża? Czerwoni Kmerowie? Pol Pot. Jak najbardziej Pol Pot. A żeby jeszcze było ciekawiej. Wiesz, co to znaczy? Znaczy, że 80% z 600 milionów Rosjan srałoby za stodołą, bo tam o żadnej kanalizacji mowy nie ma. To nadałoby nowy wymiar pojęciu żyć w zasranym świecie. Dokładnie. Ale teraz słuchaj, najlepsza rzecz. Jest ich 130 kilka milionów, w tym tylko połowa to Rosjanie. Chcą importować... W straszliwym trendzie tych, wymierającym. Do 2050 roku populacja Rosji, zwłaszcza jeżeli chodzi o rekruta, ma spaść o 40% i o tym mówiono na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Obrony Dumy Państwowej Rosji. Wzrastający udział wyznawców proroka wśród tych, którzy są do armii zaciągani, za chwilę armia będzie ponad 50% stale, na trwale islamska, co oznacza, że gdyby doszło do istotnych rozruchów na linii religijnej, to ta armia zmiecie struktury bezpieczeństwa rosyjskiego w każdej chwili. A przynajmniej około 2040 roku takie niebezpieczeństwo już będzie. Tak, oni chcą zaimportować wszystkich tych, którzy chcieliby tam żyć. Chcą, żeby ci Rosjanie, którzy wyemigrowali z Rosji, wrócili, ponieważ zwłaszcza dusili ci, którzy się tam. Kapitał. Tak. Już widzę, jaki las rąk chętnych, żeby wrócić do tej... Przypomnę tą kanadyjską rodzinę, Macie, która 8 tygodni wytrzymała w Rosji. Czyli w rosyjskim mirze. Ale wniosek. Oni musieliby się chyba przez pączkowanie rozmnażać, tak, żeby te 600 baniek zrobić. Słuchaj, czyli jak widać... odleciała w kosmos, cały synod prawosławny odleciał w kosmos. Ale poczekaj, tu jest jeszcze jedno zagrożenie. Oprócz tego, że odlecieli tak w kosmos konkretnie, to jeszcze jest jedno zagrożenie. Popatrz, Greta Thunberg mówi, że nas jest za dużo. No. Bill Gates mówi, że nas jest za dużo, trzeba ograniczyć liczebność. To teraz w tym momencie najlepiej się ogranicza liczebność tych najlepiej wykształconych, którzy mogą zadawać najtrudniejsze pytania i będą najtrudniejsi do ogarnięcia. To jeżeli oni byli wspierani tego typu ruchy, patrząc na takie lewicowo-ekologiczne, przez Rosjan, to znaczy, że jednocześnie to oznacza, że gdzieś muszą ci ekologowie wyciąć te 450, 480 milionów ludzi. Na świecie muszą gdzieś wyciąć, żeby dla równowagi nie przybyło ludzi ponad stan, a żeby ich się znalazło 600 milionów tego w Rosji. Czekaj. To jest jeszcze, dopiero plan na ludobójstwo. Tu jeszcze masz prawicowe ruchy od tych tradycyjnych wartości, które też są wspierane. No przecież musi być przecież równowaga w przyrodzie, prawda? Nie kładzie się wszystkich jajek do tego samego koszyka. To zaczynam czuć większy spisek, bo nie dalej niż wczoraj czy przedwczoraj na National Geographic leciało o programie niemieckim Lebensborn. Co, ktoś przypomina takie rzeczy tak przypadkiem? Nie. To jest, słuchaj, spisek. A o spisku jeszcze powiemy na sam koniec. Powiedz, w ramach tego ściągania jednak FSB jednak cerkwi nie wierzy i zastosowało nową, starą taktykę. Miodowe pułapki, piękne Rosjanki na Tinderze i innych portalach towarzysko-matrymonialnych. Oferty personalizowane, skierowane do menadżerów, dziennikarzy, osób znaczących w świecie polityczno-gospodarczym Bundesrepubliki. Jeżeli omamiony przyjedzie, zostanie aresztowany pod wymodzonym z ciemnej dupy zarzutem szpiegostwa lub gwałtu i użyty w rozgrywce z Zachodem, jako tak samo jak został użyty Iwan Gerszkowicz. I ostrzegł, kto przed tym ostrzegł? Ostrzegł wywiad niemiecki. Czyli oni już mieli już takie informacje. Mieli takie przypadki. I mieli takie przypadki.
Mieli takie przypadki u siebie, co jest wyraźne i co w takim razie oni dobrze wiedzą, że coś takiego się działo. Jednocześnie pamiętajmy, że te 6 krajów, które współpracowały łącznie z Czechami w kwestii wymiany informacji i pokazania co, kto, gdzie i jak robi w ostatnim czasie w przestrzeni informacyjnej, żeby wesprzeć rosyjską narrację przy wyborach do Europarlamentu, w ramach wymiany tych informacji, z tego co ja się dowiedziałem, bardzo dużo było na temat różnego rodzaju wycieczek, jakie odbywały się dokąd? No do Wiednia, gdzie branża sutenersko, nie powiem jaka, jest w połowie spenetrowana albo w pełni znajdująca się pod kontrolą rosyjską. Ty mówisz o naszych wycieczkach do Wiednia, naszych słynnych Mohikanach w Wiedniu. No to jest sprawa, nie była tak ewidentna. To była nie sprawa tak ewidentna, że ja się dziwię, że w ogóle ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości. Mohikanie z CBA na wycieczkach w Wiedniu, no litości, na litość boską, przecież tam wiesz, no jest, jak przysłał pewien człowiek bywały, połowa burdeli należy do Rosjan, a druga połowa, no, chuj wie kogo, ale to nie są, ale to nie jest nikt z Zachodu. Znaczy, co najmniej Turcy, a co więcej, to już nikt nie. Słuchaj, mało tego, tam okazało się, że była skomplikowana operacja dotycząca imigrantów i to policja austriacka odkryła, ale o tym nie napisała żadna austriacka gazeta, tylko gazeta egipska Al-Ahram, ponieważ zamieciono pod dywan, ponieważ była to w stolicy Austrii, czyli w Wiedniu, taka operacja bardzo delikatna wywiadu Arabii Saudyjskiej. No. Gdzie jest siedziba OPEC? Czy przypadkiem nie w Szwajcarii? Przypadkiem. To wszystko tłumaczy, skąd, dlaczego mieli tak blisko, żeby zadziałać w Austrii. No właśnie. Wiesz, no jeżeli są tam takie białe słonie, jak wywiad Arabii Saudyjskiej są w Wiedniu zaangażowane w operację, no to ja bym się bardzo zastanowił. Zawsze było miasto gdzie szpiegów, dziwki są, gdzie dziwki są tańsze i gdzie, przepraszam, mniejsze ryzyko. Tam, te panie lekkich obyczajów, to pytanie, na ilu etatach robią? No właśnie, dokładnie. Dokładnie. No wiesz, no, ustawiają się pod niepewną przyszłość. No, przyszłość niepewna. A przyszłość jest niepewna, co Rosjanie twierdzą sami, zauważyli ogródkami. Mianowicie od 25 lat nieużywany transportowy AN-124 Rusłan. Rosja właśnie remontuje i obiekt został przetransportowany z bazy na lotnisko Ulianowsk Wschód. A 29 marca, kiedy okazało się, że w ataku na Ukrainę uczestniczyło 10 Tu-95 MS, to okazało się również, tak, okazało się również, że ja, obliczając te wszystkie plany, co i tak dalej, cały czas miałem z tyłu głowy, że istnieje rezerwa nienaruszalna na czas W. Tej rezerwy już nie ma. Ona została całkowicie rozwiązana. Wszystkie Tu-95, które mają skrzydła i mogą latać nawet z rezerwy nienaruszalnej MOB na wypadek konfliktu pełnoskalowego, zostały skierowane na front. Czyli Rosja pozbywa się, kanibalizując, istotnego elementu swojej triady strategicznej. Tego, co jest w stanie transportować pod skrzydłami w komorze bombowej największą ilość efektorów powietrze-powietrze. Potem już będą musieli dorzynać Tu-22M3, a na koniec zostają im Tu-160, te, które są lotne, więc je zostawmy w spokoju, ale Tu-22M3, no to jest to, co im... M3, M4, tak. No ale to ich nie ma dużo. Ostatnie dane przedwojenne mówiły o 68 egzemplarzach, ale nie wiadomo, ile z tego było lotnych. Natomiast bardzo małe są stany magazynów głębokiego składowania, podobno tylko 20, co razem daje na mniej niż setkę tych maszyn. I znowu nie wiadomo, ile by się nadawało do odbudowy, czy te z magazynu głębokiego składowania to nie są przypadkiem, tak jak napisano w Komisji Obrony, ten słynny dezyderat dotyczący MiG-ów 29, Wołodin i Gurulew. Doniesiono nam,
że są to maszyny stojące w kącie hangaru, które są pozbawione istotnych elementów struktury jak skrzydła i są wykazywane jako maszyny w głębokim składowaniu. Nie wiadomo, czy te Tu-22, M3, M4 przypadkiem tak nie wyglądają. Jeszcze jest jedna rzecz. Ostatnio Rosjanie zmuszeni okolicznościami, chociaż to tak, coś czuję tu w tym pewien jednak podstęp, bo ataki na lotnisko w Pskowie, gdzie są samoloty strategicznego transportu, te przy 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej WDW, czyli Iły-76, tak, gdzie są, zostały przeniesione aż, kurde, do Chałchy Manitorskiego, jakiegoś tam obwodu autonomicznego, tam w rejon, kurde, aż mi z wrażenia uciekła nazwa tego czegoś, Nawakszut, czy jakieś, nie, w każdym razie w takie miejsce, 2600 czy 2700 kilometrów od bieżącej lokalizacji, która była blisko Estonii, i tam zgromadzono, przeniesiono razem z rodzinami 1500 ludzi, tam ma iść, na pewno kwitną i pieją z radości, tracąc Europę tak naprawdę i no, komar w mordę jeża, trafiony. I lądując gdzieś tam przy Uralu, no, zadowoleni wszyscy na pewno na maksa. Zasadnicza sprawa, boją, że ten rejon, o którym mówisz, jest również rejonem zbornym, jest również rejonem zbornym dla maszyn, które wychodziły ze stanu głębokiego, 76, które wychodziły ze stanu głębokiego magazynowania. Czyli ja tu widzę próbę uzupełniania stanów w pułku i to jest jedno, natomiast te maszyny, naprawdę 76 nie ma dużo, także w magazynach głębokiego składowania. I to dużo mówi o tym, że Rosjanie zaczynają wykorzystywać jednak rezerwy. I to te rezerwy, które były na czas konfliktu pełnoskalowego, co oznacza, że nie spodziewają się takiego konfliktu w najbliższej przyszłości. Tak, ale ja chyba gdzieś tutaj mam to miejsce, jak to się dokładnie nazywało, bo aż mi chodzi po głowie i męczy mnie to. Ale. To nie w tym materiale, który sobie teraz otworzyłem, ale to się. Szanty coś tam. I jeśli przyjąć, że oni tam więcej takich rzeczy w tym momencie próbują w tamtym rejonie reaktywować lotniczych, bo to jest zdecydowanie poza zasięgiem tego, co mogą w najbliższym czasie mieć Ukraińcy do tego, żeby latało. I tak. Nikt nie spodziewam się absolutnie operacji powietrzno-desantowej, chociaż osłabienie opelotki ukraińskiej jest faktem, ale nie spodziewam się czegoś takiego. Właśnie teraz, wiesz, wróciło coś lepszego, bo jak widzę komunikaty o strąceniach z ostatniej fali nalotu, to znowu wracamy do 65, 68, 70%. Czyli jakaś dostawa przyszła. No ciekawe, jak z tymi japońskimi pociskami do patriotów, o które Kreml dostaje wysypki strasznej i piany. Myślę, że prawdopodobnie dotrą. Nie, tak? Prawdopodobnie dotrą. Dotrą. A może już dotarły. Ale może już Niemcy dotarły. Zwiększyli razy dwa produkcję pocisków do wszystkich zestawów IRIS, te. To też dokładnie. Jest akurat Francuzi fajnie. Zwiększyli również. Francuzi zwiększyli produkcję skalpów. Ale jeszcze jedna rzecz mi się ostatnio przypomniała. Anglicy robią modernizację swojej opelotki, wprowadzając zestawy Sky Saber, tak? Tak. Oraz oczywiście Kamy. A wycofują co? Zestawy Rapier. Gdzie one są? Kompletnie o nich jest cisza. Nie wierzę w to, żeby je tym razem oddali, nie wiem, na złomowanie albo coś w tym stylu Anglicy. A nie słyszałeś, co pisał Le Monde? Że wśród państw zachodnich nastąpił konsensus, że uzbrojenie outdated nie będzie magazynowane, tylko będzie przekazywane bezpośrednio na Ukrainę? Nie tylko powiedział, że nie będzie outdated, ale jeszcze zachęca kraje Bliskiego Wschodu, do których Francja dostarczyła uzbrojenie, aby je mogła odkupić, tak, używane celem przekierowania, tak, na Ukrainę. Tak jest. I dlatego, o czym nagrywaliśmy z Pawłem Jerzowskim, jest taka chęć przywalenia firmy francuskiej i niemieckiej, jakie jeszcze działają
w Rosji. I przede wszystkim są to firmy typu sieci dystrybucyjne. Tak, coraz mniej zresztą, bo to wyraźnie widać, 21 tysięcy sklepów, to nie takie mało. Tak, ale pamiętaj, że coraz mniej w porównaniu do tego, co było. Zgadza się. To było naprawdę... I chytry, który chciał przetrwać, chyba dwa razy mocniej stracił. Stracił, tak, dwa razy mocno stracił. Dokładnie. No, widzisz, o tym chytrym to też warto by powiedzieć, mówiąc o tym, że ze składu floty Oceanu Spokojnego płyną na Morze Czerwone i do cieśniny Bab el-Mandeb fregata Marszał Sapożników i krążownik rakietowy Wariak. One miały w Zatoce Arabskiej ćwiczenia z Iranem i temat tych ćwiczeń był bardzo ciekawy. Mianowicie uwalnianie zakładników z przejętego okrętu wojennego, znaczy z przejętego statku i uwalnianie, prawda, jak to było powiedziane, uwalnianie osób poddanych terrorowi oraz zestrzeliwanie bezzałogowych obiektów latających. Ciekawe, prawda? Wiesz co? Co prawda nasi znawcy mówią, że na linii Iran-Huti się nic specjalnego nie dzieje, ale jednak mimo wszystko ta fregata i ten krążownik rakietowy wracały do kraju, zostały odwołane i pod enigmatycznym, bardzo, bardzo tutaj tytułem, rozkazem wykonywania zadań bojowych o rodzaju ćwiczeń, przy czym nie była mowa o żadnej współpracy z Irańczykami, zostały skierowane na Morze Czerwone do cieśniny Bab el-Mandeb 3 dni potem, jak został trafiony przez rakiety Huti tankowiec Huang Po, chiński, który wiózł rosyjską ropę. Jeszcze, żeby było ciekawiej, atak był zupełnie intencjonalny, ponieważ CENTCOM, czyli dowództwo amerykańskie, stwierdziło, że do tankowca wystrzelono 4 rakiety, obramowując go i dopiero 5 trafiła. Musiały być niewielkie, bo spowodowały niewielki pożar, nikt nie zginął i tankowiec co prawda przekazał distress call, ale nie zażądał pomocy, tylko pożar ugasił i udał się do New Mandalore, czyli do najbliższego portu w Indiach. Czyli tam jednak uszkodzenia były spore. Jest w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz. Primo, kraje zachodnie w tym momencie testują swoje różnego rodzaju uzbrojenie, od artyleryjskiego po rakietowe, na tych okrętach, które tam wysłały. Testują Francuzi, działa. Brytyjczycy, działa. Niemcy, działa. W tym momencie Włosi też będzie okazja zobaczyć, jak się sprawuje sprzęt, czy to rosyjski do takich celów, ale też chiński. Tam jest ten teraz 45. zespół chiński, ale kompletnie o nim cisza. Dlaczego cisza? Ponieważ jak napisał jeden z portali rosyjskich, Chińczycy kompromitują się, krążąc w koło i nie podejmując żadnych działań. A, czyli są, żeby być. Są, żeby nic być, poza dokładnie. Tym. Dokładnie. Nie chcą zdradzić charakterystyk swoich stacji radiolokacyjnych i broni. Tam był nawet skandal taki, że statek indyjski, który został zaatakowany przez drony, przekazał distress call i wezwanie o pomoc, prośbę o pomoc. Do 20 mil były fregaty, 2 chińskie i te fregaty w ogóle nie zareagowały. I dlatego Hindusi skierowali na ten akwen swoją fregatę, ponieważ stwierdzono, że Chińczycy się zachowują tak, jakby ich nie było. I co ciekawe, AFP napisała tak, że atak odpierała jednostka francuska, fregat, znaczy atak dronów z fregat odpierała jednostka francuska. Dopiero się dowiedzieliśmy, że tam była jednostka francuska z tego, tak, a jakże, nazwa nieujawniona, która była śledzona przez irański okręt szpiegowski, który był śledzony przez francuski okręt. Nieznanego typu, ale wszystko wskazywało na to, że chodzi o okręt podwodny.
Tak, bardzo prawdopodobne, że tam właśnie dla świetnego treningu. W tej chwili okręty podwodne tam pewnie są nie jednego kraju, nie jednej marynarki, żeby nagrać charakterystyki tylu rodzajów okrętów, w zależności dla kogo, wrogich albo i nawet sojuszniczych flot. No to są zawsze naprawdę się świetne to dane. Przyda, kiedy trzeba będzie rozpoznawać. Dokładnie tak. Jak najbardziej. Jeszcze mi jedna rzecz chodziła po głowie troszeczkę, ale chyba za fajnie nam się gadało i mi to uciekło. Natomiast słuchaj, tak jeszcze a propos tego AN-124. Oni potrzebują większych zdolności transportowych, tak? Ale tak, niestety jedną rzecz zrobili. My z samolotów C-130 możemy, jak kupimy lub dostaniemy te specjalne kratownicowe zasobniki, możemy odpalać nasze pociski JASM. Amerykanie to mają przetestowane. Tak. Niestety Rosjanie opracowali zestaw konwersyjny, który wykorzystuje bombę podobną do tej GBU-39 tak, amerykańskiej i coś w rodzaju z Grand Launch Small Diameter Bomb. Z tego też taką hybrydę z akceleratorem rakietowym robią. Może być też odpalane z powietrza i wcale bym się nie zdziwił, gdyby chcieli w oparciu o tego typu samoloty znaczy, takie zdolności... Znaczy ty mówisz o zestawie FAB UMPK? Bo to jest. UMPB. UMPB. Też może być. Tak. I żeby takie coś móc w razie czego zrzucać z tak dużych samolotów, znaczy, skoro broń taka... zarzynają, skoro, tak, ale skoro zarzynają Tu-95. Tak. A być może nawet tego typu adaptacje mogą robić teraz tak daleko od frontu w tym obwodzie autonomicznym hantymantyjskim bodajże, czy jakoś tak. Ale dla JUF to jest duże niebezpieczeństwo, bo one, nie, one muszą podlecieć bliżej. A wtedy pamiętaj, jak Rosjanie sięgnęli A-50. Znaczy Rosjanie, Ukraińcy. Jak Ukraińcy sięgnęli A-50, mimo że Rosjanie... uważali, że on jest w przestrzeni całkowicie bezpiecznej i kontrolowanej przez nich. Dlaczego sięgnęli Ukraińcy tak naprawdę w ten okręt Iwan Korus? Bo on wspierał swoimi wszystkimi systemami brakujące A-50 w powietrzu. Dokładnie. Przez to był taki niebezpieczny i groźny. Ja jeszcze mam hipotezę... Był również widoczny. Tak, ja mam też hipotezę, dlaczego tak mocno się znowu zaparli na te okręty desantowe. Cyrkony zostały dostarczone na Krym. Stamtąd zaatakowały Kijów. Było to dla nich wygodniejsze i na pewno tego typu ładunki na specjalistycznych pojazdach szły na okrętach desantowych. Też myślę, że tam była mowa o tym, to była mowa o tym, że te okręty służą im do szybkiego przerzutu jednostek pancerno-zmechanizowanych tam, gdzie można, gdzie jak najszybciej można je jak najbliżej frontu podwieźć. Też. Więc mam nadzieję, że wszystkie możliwe ropuchy będące w rejonie Morza Czarnego, chociaż wyprodukowane w Polskiej Stoczni Północnej, staną się niedługo towarzyszami krążownika Moskwa. Tak, tak będzie dołączą do rosyjskiej floty lepiej podwodnej. No to co, Maćku, kończąc, ujawnimy. Tak, jako pierwsi państwo będą wiedzieć, kto dokonał zamachu w City Hall. Otóż na podstawie śledztwa wiemy, że rosyjskiego śledztwa dokonali tego Tadżykowie pracujący dla ISIS na zlecenie Ukrainy kosztem Anglii za namową USA, które jest kontrolowane przez Żydów będących sługami Iblisa, wysokiego rangą Anunnaki, który przyleciał z Nibiru z misją. A bezpośrednim sponsorem moskiewskiego ataku jest szejk Zaza Shlomo von Braun, queer izraelski neonazistowski dżihadysta. Boję się pytać, na jakim portalu to znalazłeś? Całkiem rozsądni ludzie z Zachodu tego typu rzeczy podrzucają. Przepraszam, ale z tego co mi wiadomo, to jeden z aktualnych zgłoszonych kandydatów pewnej partii w wyborach samorządowych również powołuje się na swoje kontakty z Anunnaki, Nibiru i paroma innymi miejscami. Po prostu człowiek dobrze poinformowany, Maćku. Człowiek dobrze poinformowany. Jakby co,
służymy fotografią sponsora. Posiadamy. Posiadamy. Jeżeli Wam się podobało i nie padliście ze śmiechu, to mam nadzieję, że odrobina gimnastyki po przejedzeniu świątecznym dobrze Wam zrobiła. W związku z czym polecają się dwie kopułki jak najbardziej. I jeżeli się podobało, zachęcamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami. Serdecznie zapraszamy do obserwowania naszych profili społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze. Link do wsparcia Marka kawką też jest w opisie filmu. Zachęcam do wspierania i każdego z nas w każdy możliwy opisany sposób. Jedne sposoby opisane dla kanału Kapitan Lisowski na kanale, dodatkowo w opisie filmu dla Marka. Szczególnie polecam Patronite i Supi, a żegnamy się w dobrych, pozytywnych humorach, jednocześnie świątecznie. I pamiętajcie, zasada działania świątecznego jest ciągle bez zmian. Przed świętami nie jedz, będzie na święta, po świętach, w trakcie, przepraszam, jedz, świąt, bo się zmarnuje. Marnuje. No. I dawka przypominająca sałatki jarzynowej zawsze dobra jest. Tak jest. Żegnamy się więc serdecznie, raz jeszcze życząc Wam wszystkiego najlepszego na te święta i pozytywnego nowego tygodnia. I żegnają się kopułka Marek Meissner i kopułka Maciek Lisowski. Cześć, do usłyszenia, cześć, do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej. Hej.